Rozciąganie mięśni piersiowych, mięśnia piersiowego większego, mniejszego. Zaczniemy sobie od pozycji wyjściowej. Pozycja wyjściowa stanie bokiem do ściany. Stopy na jednej linii. Dłoń kładziemy na ścianę. Wysuwamy do tyłu. Pilnujemy, by bark nie był zbytnio podwyższony. Dłoń jest na wysokości barków. Rozciąganie wykonujemy przez wykrok nogi bliższej do ściany przed siebie. Przytrzymujemy pozycję mniej więcej przez 10-15 sekund. Wracamy do pozycji wyjściowej. To jest część poprzeczna mięśni piersiowych, następnie część wstępująca. Dłoń kładziemy lekko wyżej i powtarzamy ruch z wykrokiem do przodu. Przytrzymujemy 10-15 sekund. Wracamy i część wstępującą tego mięśnia rozciągamy poprzez położenie ręki poniżej barku. Znów wykrok do przodu. Przytrzymanie 10-15 sekund i powrót do pozycji wyjściowej. Część poprzeczną mięśnia piersiowego można jeszcze rozciągnąć na piłce, klęku podpartym, gdzie jedną rękę kładziemy na piłce, pilnujemy, by został zachowany kąt 90 stopni zgięcia w stawie łokciowym. Rozciąganie wykonujemy przez obniżanie tułowia lekko w dół. Dłoń zostaje cały czas na piłce. Przytrzymujemy tą pozycję 10-15 sekund, po czym wracamy do pozycji wyjściowej.